Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W moim Samsungu Galaxy S10 Plus zauważyłem od około tygodnia taki problem, że na przykład, gdy przeglądam YouTube jakiś film na pełnym ekranie w pozycji horyzontalnej, to po kilku minutach samoczynnie wraca do pozycji pionowej, gdzie mamy mały ekranik. Albo gdy używam nawigacji Google Mapy podczas kilku. Minut używania, na przykład minimalizuje się mapa do takiej małej mapki. Albo gdy nagrywam kamerą w smartfonie jakiś film, po kilku minutach, raz to będzie minuta, raz to będzie 3 minuty, raz to będzie 5 minut, wyłącza się nagrywanie automatycznie. Więc problemy tego typu są naprawdę denerwujące. Szukałem rozwiązania tego problemu i znalazłem w Samsung Members. Poprzez Google najpierw rozwiązaniem tego problemu, który także inne osoby miały, jak widzicie, tutaj także dotyczy Samsunga Galaxy S10, Plus, jest tak jak tutaj, jest jeden użytkownik VDSL2 Megastar dał tutaj link do już takiego posta, który wcześniej był o nazwie obracanie ekranu Galaxy S10. Plus". I o co tu chodzi? Chodzi o to, że trzeba wejść w ustawienia, aplikację nacisnąć trzy kropki, dostęp specjalny, a następnie wyświetlanie na wierzchu i odznaczyć wszystkie ptaszki we wszystkich aplikacjach. We wszystkich apkach mam już to w moim przypadku zrobione i problem od razu znika. Zobaczcie, jak to zrobić: czyli wystarczy z góry na dół przeciągnąć pasek powiadomień, następnie kliknąć u góry po prawej stronie kółeczko, następnie przechodzimy w dół do zakładki Aplikacje o tutaj. Następnie, u góry, klikamy trzy kropki. Tutaj dostęp specjalny. Wyświetlanie na wierzchu. I tutaj, jak widzicie, są różne aplikacje. I teraz wszystkie odznaczamy, tak, żeby było na czarno. Ja zostawiam AZ Screen Recorder program do nagrywania, aby on akurat mógł tutaj wyświetlać taką ikonkę, ale reszta, wszystko odznaczamy. Zobaczcie, jeżeli będziecie mieli tutaj na przykład zdjęcia, YouTube, XCOM, jakieś różne aplikacje, na przykład wiadomości itd. polecam wam wszystko odznaczyć, a przynajmniej te aplikacje, które was denerwują podczas używania, na przykład aparat też miałem zaznaczony i samodzielnie wyłączało się nagrywanie filmów. Oczywiście już problemu nie ma i dzielę się z Wami tą informacją, ponieważ może Was też ten problem spotkać. Ja takie coś zauważyłem od około tygodnia czasu, a wcześniej tego problemu w ogóle nie było, więc prawdopodobnie któraś z ostatniej aktualizacji do smartfona spowodowała właśnie włączenie tutaj jakiegoś problemu, czyli wcześniej miałem wszystko też tak samo ustawione, nie było problemu, a teraz jest. Tak więc e, informuję was w jaki sposób rozwiązać problem e, dotyczący właśnie tak jak widzieliście tutaj także opisanego na Samsung Members obracającego się ekranu lub inny wątek samoczynne obracanie się ekranu i minimalizowanie aplikacji na przykład YouTube e, e, Google Mapy Aparatu podczas nagrywania filmów sam się wyłącza. Tak więc to są dosyć yy, denerwujące zjawiska, i rozwiązanie już jest. W moim przypadku w pełni to zadziałało. Dzielę się z Wami, bo myślę, że może to spotkać wiele osób z Samsungiem Galaxy S10, ale także i inne, na przykład S20, S21 i tym podobne. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film Wam pomógł, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli oczywiście macie ochotę, subskrybujcie kanał. Czekam na Wasze komentarze. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.